Dzień dobry Państwu. Oto mamy najnowszą edycję gry pod tytułem Talizman. Poczekajcie sekundkę, bo muszę sobie przygotować eliksir. I oto jestem starym wujkiem. Jestem krasnoludem z tak zwanego samouczka, którego udało mi się ukończyć, i teraz zobaczcie, co ja już mam. A mam już talizman. Także zaraz skończymy grę, bo w tej edycji wystarczy wejść tutaj, pokonać smoka. Ale na razie rzucamy kostką, bo oto wychodzi nam 3 i mamy tutaj magiczne wrota. Pokaż karty, magiczne wrota. Możesz rzucić kością, jeśli chcesz z nich skorzystać. Skały, wioska, miasto, jaskinia, czarownika, świątynia. Dobra, więc podejdziemy, nie będziemy się tutaj, jak to się mówi, oddalać. Rzucamy kością, wychodzi 2, jesteśmy na w wiosce. Kontynuuj. W wiosce korzystamy z mistyka. Mistyk może nam zmienić charakter na zły. Jesteśmy neutralni. Mistyk nas ignoruje. Zmieniasz charakter na dobry. Otrzymujesz 1 punkt mocy i 1 zaklęcie. Rzucamy 5 albo 6. Nas interesuje. Dzięki. Zmieniasz charakter na zły. Więc jesteśmy strasznymi bydlakami. Musimy o tym pamiętać następnym razem. Ale już nie będziemy mogli korzystać z kapliczki. Ale z cmentarza jak najbardziej. Tak mi się wydaje. Naszymi oponentami są mnich, złodziej, który już w pierwszej turze skurczy bytnie okradł z jednego mieszka, i supermutant, troll. Poszliśmy do czarownika. Byliśmy tutaj, jaskinia czarownika. Mieliśmy mu dać 2 mieszki złota. Przeszliśmy o 2 pola, wylosowaliśmy kartę przywód. Dostaliśmy 2 mieszki złota, automatycznie zostaliśmy przeniesieni do jaskini czarownika. I oto ponownie my. I słuchajcie, to nie jest jeden, alibo jest 6. I możemy wydać punkt losu, żeby przenieść się o 6 obszarów od razu. Tak, to są zmiany. No i rzućmy. Kostką. Świetnie. 6. Przewodnik oferuje ci darmową przeprawę do świątyni w ramach twojego następnego ruchu. Cieszyłoby nas to, gdybyśmy byli napakowani. Bezpłatna przejażdżka. Rzuć 6 na polu tawerny. Odblokowaliśmy jakiś... no jak to się nazywa, to co się tutaj na Steamie odblokowuje? No właśnie to, co się odblokowuje. O, gnojek! Odbierz innemu poszukiwaczowi 1 punkt życia. Także zaczyna się polowanie. Jest to runda przedbrzydłego trolla, który chyba się u nas niebezpiecznie. Niestety nie mamy żadnej butelki. Teraz my wypada 2, więc będziemy... Słuchajcie, troll ma siły 6. Niestety nie pokonamy go na razie. Przenosimy się tutaj. Będziemy losować kartę. Jest to poltergeist. Przyjaciel, przyczepił się do ciebie złośliwy duch. Musisz go zabrać jako swojego przyjaciela. Gdy jest twoim przyjacielem, twój ruch zostaje spowolniony do jednego obszaru natury. Możesz się go pozbyć wyłącznie, przekraczając rwącą rzekę pomiędzy krainą zewnętrzną i środkową. Następnie odłóż tę kartę. No i
tym momencie wydaje się, że już nagrywanie tego filmu nie ma sensu. Diobeł. Nie mamy topora, siekiery, żeby zbudować tratwę, więc będziemy poruszać się o jeden. Ale idziemy w stronę tutaj karczmy. Zapłacimy. Myślę, że... I tutaj jest smok, wróg lub ten troll, którego żeśmy nie chcieli na tego. No dobra, idźmy tutaj do tego skurczego syna. Zbadamy obszar, nie chcemy lać trolla, zabierać przyjemności z gry, miecz, przedmiot. Możemy mieć cztery przedmioty. Zobaczmy, jak to jeszcze wygląda. Hobgoblin, wróg, potwór, siły 5 magnojek, 2 siły fizycznej, niefizycznej. Nie wiecie, kto to jest. Remis, innych. Jest dobry. Dzisiaj mówimy o 14 listopadzie. Grałem z moim przyjacielem Maciejem w czwartą edycję i grałem gulem. Udało się wygrać. A to tylko dlatego, że postać mojego przyjaciela weszła tam, gdzie nie powinna. No dobra, będzie to ostatni rzut. Możemy albo strollować trolla, albo przejść do pieczary. No dobra, idźmy tutaj i teraz rzucamy kością. I słuchajcie, fajnie by było, gdyby wypadła szóstka. Zróbmy to. Nie no, jedynka, skały. Kontynuacja. I rzucamy teraz kością jeszcze raz. Piątka, nic się nie dzieje. Kontynuujemy, a ja dziękuję Państwu za oglądanie tego fantastycznego, przefantastycznego.